Uwaga, pierwsze pytanie brzmi: do czego chciałabyś przekonać ludzi? Do większej otwartości i takiej, żeby się, żeby się nie bać i żeby ufać bardziej innym. A co chciałabyś przeżyć? O, dużo jeszcze rzeczy, chociaż już bardzo dużo przeżyłam, ale generalnie to chodzi o te same przeżycia wciąż. Co ostatnio tobą wstrząsnęło? A jednak chyba COVID trochę mnie no, wstrząsa, bo mimo, że jestem osobą, która jest bardzo odważna, to są pewne wątki w tym covid które są wstrząsające. Mm -hmm. A co byś zrobiła, gdybyś była prezydentem Polski? prezydentką? Nie wiem. Wprowadziłabym zasadę pianino w każdym domu. Dobra. Komu bez wahania pożyczyłabyś milion złotych? No, komuś pewnie. Mam sporo osób. Pewnie dzieciom moim. E, tym przyjaciołom. Mam sporo osób. Ale tylko e, milion, tak? No i to bez wahania. No właśnie. To słuchaj, dokończ zdanie. Gdybym była mężczyzną, to... E, to... Y, byłabym dla kobiet właśnie taka, jak y, chciałabym właśnie, żeby każdy mężczyzna był, czyli... E, bo kobiety są właśnie takie y, tego, co najczęściej mężczyźni, a już za długo to by nie? nic Bo bym chciała, żeby była błyskotliwa, ale to wiesz, daj, trzeba daj, daj, rozwinąć. Daj, daj. No, przede wszystkim właśnie y, kobiety są kobiety, a faceci są męscy. I teraz tu nie chodzi o żadne równouprawnienie, tylko o taką równowagę między nimi, prawda? O te, o ta, mhm. o, o te takie bieguny, żebyśmy, żeby, żebyśmy byli właśnie różni. Więc najczęściej właśnie faceci tego nie wiedzą o, i to bym im powiedziała. To kolejne zdanie, proszę dokończ. Gdy zamykam oczy i staram się zasnąć, to widzę. A to ja sobie wizualizuję Twoją przyszłość. Aha. Czy muzyk powinien być autorytetem? E, tak. Z czego pod żadnym pozorem nie można w życiu zrezygnować? E, z, z wierności sobie, ponieważ to doprowadza do choroby. Mm -hmm. O, to będzie fajne. Największy grzech młodości. E... Właściwie byłam święta, nie miałam żadnych grzechów. Ta aniołek się znalazł. No poważnie. <grystanie> <grystanie> nie zaliczam tej odpowiedzi.